Witamy Was bardzo serdecznie, drodzy widzowie kanału Robert Noble. Oficjalnie zapowiadam Wam rozmowa z dzisiejszym gościem Toltekiem. Witaj, Toltek. Witam. No Witam wszystkich nawet. i właśnie wszyscy jesteśmy bardzo ciekawi, jak ta rozmowa będzie przebiegać, łącznie ze mną, jako tutaj gospodarzem tego programu. No ale właśnie być może, jeżeli to wszystko, że tak powiem, odpali tak, jak powinno, a jestem pełen nadziei, że tak, to rozpoczniemy taki dłuższy cykl serii rozmowy niekontrolowane. No ale dobra, dzisiaj zaczynamy właśnie pierwszy taki wywiad. No i moim gościem jest Toltek. Toltek jest osobą, która przewija się na kanale już od dość dawna. No i Od roku już. ja chciałem właśnie z tobą, Toltek, porozmawiać tak ogólnie, no, o twoich doświadczeniach trochę, o twoich przygodach. Napomnimy trochę też może o e-booku, no, ponieważ jesteś tam jednym z bohaterów. No i może zacznijmy od tego tak ogólnie, skąd się właściwie wzięła ksywa Toltek? Tam sobie nadałem jako nick w internecie w różnych miejscach. I używam już dosyć długo, nie wiem ile, 10 lat. No jaka jest Chyba tyle istnieje internet, geneza nie? tej twojego pseudonimu, ponieważ no Toltek to się kojarzy z czymś Kastanedy się czarowniczym. wywodzi. Z racji mojej fascynacji książkami Kastanedy, gdzie tam jest opisana ta wiedza Tolteków, było, nie było. I stąd taki właśnie nick. No właśnie, no i Także w ty. internecie, w wielu miejscach, takich różnego rodzaju forach, innych tolteckich miejscach byłem właśnie jako Toltek. No okej, tak też myślałem, że właśnie to z tego się wzięło, ale wolałem cię podpytać, aby się upewnić i mieć właśnie tę wiedzę bezpośrednio. No i fajnie, bo Tak. naprawdę to jest ciekawa ta ścieżka czarowników tolteckich. No i właśnie prawdopodobnie w związku z tym zainteresowaniem trafiłeś na kanał Robert Noble. Czy się mylę? Dokładnie właśnie w związku z tym. Ona prowadził mnie tytuł książki Nagual Julian, gdzie jakby wyczerpałem trochę już swoje poszukiwania i swoją styczność z Kastanedą i potrzebowałem jakiegoś świeżego wiatru w żagle. A że szukałem po słowie Nagual, tak trafiłem na książkę Nagual Julian, w zasadzie jej fragment w internecie. I tak jakoś poszło. Później przyszło zainteresowanie kanałem i tą wiedzą. Czyli wpisywałeś hasła, wiedza Szukałem czarowników. po haśle, nie, szukałem po prostu na Google i patrzyłem po kolei, co tam się pokazuje. Wiesz co, ja tak kiedyś, jak interesowało mnie OB, to też wszędzie wpisywałem OB, OB. I wtedy właściwie były to czasy, gdzie internet dopiero praktycznie ruszał i nic nie było, tak, więc musiałem szukać na zagranicznych stronach. I to było trochę uciążliwe, no bo wtedy tłumaczenie stron i w ogóle to była historia, no, niesamowita. Ale tak czy inaczej, jeżeli czegoś poszukujemy, to zazwyczaj coś znajdujemy z założenia. No i tutaj ty, żeś zaczął wyszukiwać tej wiedzy, ciekawiło cię, rozumiem, że właśnie ciekawiło cię, ponieważ no, wyczytałeś w książkach Carlosa, Szukałem no i tyle, nie? jakby rozszerzenia tej wiedzy albo Tak. jakiegoś praktycznego zastosowania dla mnie teraz, tutaj. Nie tam w dalekim Meksyku i na pustyni, ale powiedzmy w mieście czy na wsi w Polsce. No i dobra, i teraz powiedzmy sobie, że znalazłeś kanał tutaj Robert Noble. Są tu jacyś tam czarownicy, tak? No i właściwie można powiedzieć, jesteś usatysfakcjonowany tym, co znalazłeś? Początkowo byłem w pełni sceptyczny, bo wyszła ze mnie zaściankowość i pomyślałem, że to niemożliwe w Polsce. Gdzie tam w Polsce? Co oni mi tutaj wciskają jakieś kity? Chociaż miałem już styczność kiedyś z ludźmi, którzy tam gdzieś tam w tych okolicach usiłowali działać, ale jakoś mnie ten Julian w Polsce tak do końca. W sumie do dzisiaj to nie wiem, co o tym sądzić. Czy on Jasne. tutaj czasami mieszka? No właśnie, Ale jak już miałem ale. okazję ci powiedzieć, że to jest jakby sprawa drugorzędna. Ważne, czy to, co tam jest w tych książkach, dla mnie działa, a to, czy Julian, nawet czy on w ogóle istnieje, to jest tak jakby na tą chwilę drugorzędne.
Dokładnie, Ważne, co ja z dokładnie. tego wyciągam. To są bardzo istotne wnioski, ale nie doszedłeś do nich tak od razu, prawda? Musiałeś troszkę się pościerać trochę z rzeczywistością, z przekonaniami, z tym wszystkim. No i właśnie nawiążę teraz Ale ze sobą. do ciebie, ponieważ właśnie ewidentnie pokazałeś taką walkę wewnętrzną jako właśnie uczestnik naszego spotkania z czarownikami, no, które się Oj, odbyło tak. w czerwcu, tak? No Oj, właśnie, tak. i opowiedz o tym, pomimo iż zawarłeś tę relację, to tak pokrótce, no bo ogólnie no, byłeś zdeterminowany, żeby a, sprawdzę ich, kurczę, jak to będzie, nie? No, jest możliwość spotkania, no to upewnię się, czy to nie ściemniacze, co? No tak, byłem bardzo ciekawy i to już nie była pierwsza nasza próba spotkania się, przynajmniej z mojej strony, bo już kiedyś chciałem przyjechać na koncert, na misy, czytam gongi. I nawet zarejestrowałem się pod fałszywym nazwiskiem, z tego co pamiętam, Tak. Tak jest. chociaż już tego nazwiska nie pamiętam. Ale spotkanie z jakichś powodów zostało odwołane. Koncert nie doszedł do skutku. Stwierdziłem, że to los tak chciał, no. Chciałeś nam zrobić niespodziankę, przybyć jako anonimowy uczestnik, ale nie udało się. Ale Chciałem przetestować wasze widzenie, tak naprawdę chyba. żeśmy wiedzieli, że to ty, ponieważ chyba żeś tam jakiś błąd popełnił i nie wiem, czy podałeś maila Nie, swojego puściłem czy przelew coś. z Tak. imiennego konta, chyba puściłem przelew czy coś takiego. Tak. Także zorientowaliśmy się, więc nawet jakby się odbyła ceremonia, to i tak byśmy wiedzieli, że to ty. Więc tak czy inaczej. Ale siła wyższa zadziałała, że mieliśmy wtedy się akurat nie spotykać. No ale właśnie powiedz, bo ceremonia dźwięku i spotkanie to są jakby dwie rzeczy, które niektórzy rozdzielają, bo no tutaj my jesteśmy owszem też na ceremonii dźwięku. Natomiast ceremonia dźwięku, no to jest takie właśnie przeżycie, które trzeba, no, wewnętrznie, tak? Doświadczyć, Przeleżeć. przeleżeć, doświadczyć. Natomiast spotkanie z nami, rozmowa i ta interakcja, no to jest typowo już taka, no, no wiadomo, no, ludzka część. I teraz decydując się na ceremonię dźwięku i na to spotkanie po, które miało miejsce, co lepiej wspominasz, tą ceremonię czy to spotkanie po? Ewidentnie łatwiejsza dla mnie była ceremonia. Miałem Łatwiejsza, cel. no. Tak, łatwiejsza, przyjemniejsza i łatwiejsza. Bo leżałem, trwał koncert, miałem cel i wiedziałem, co ze sobą zrobić. No, i było usprawiedliwione, że leżę i leżę, no. I Tak, leżę, no słucham wystarczyło przeżywam. leżeć i nikt cię o nic tam. Tak. No w sumie na koniec cię pytaliśmy, jak się czułeś i co tam przeżywałeś, ale ogólnie nie było to takie straszne, no też trwało tylko godzinę, nie? Praktycznie godzinę, półtorej Chyba, prawie. a nie. No. No, półtorej raczej. Tak, Raczej dłużej, długo. nie? No tak, ale w porównaniu do spotkania, które później trwało kilka godzin i no, no do późnych nocnych, no to jednak byłeś uwiązany z nami i nie miałeś jakby gdzie uciec. Zawsze jest gdzie uciec. No tak, ale Na można, bok. można wiesz, Na chwilę myślami w leżeć. głowie wejść tam gdzieś, ale wtedy no ewidentnie jest ta separacja, no i właśnie nie przeżywasz tego pełnego doświadczenia, które jest możliwe do przeżycia. No ale dobra, chciałem cię jeszcze zapytać właśnie o te Sądząc po relacjach uczestników, to chyba doświadczenia. tak było. Tak Porównując było. relacje uczestników i moje, to Jeśli raczej tak było. chodzi o twoją relację, ja akurat mi się bardzo ona podobała. Dlaczego? Dlatego, że była taka, no, pisana na takim luzie, w twoim takim stylu. To było fajne, to się fajnie czytało. Tam niektóre porównania są naprawdę zabawne, więc po prostu się czyta i się śmieje, to jest fajne. I ty właściwie z tego, można powiedzieć, słyniesz z tego takiego języka, z tych ripost takich, z tego, no... No takiego luzu, aczkolwiek no nie zawsze chyba taki luz jest, co? No na spotkaniu luzu we mnie nie było. Nie było. Na spotkaniu luz chyba został na tej sali koncertowej i zapomniał ze mną pojechać dalej. No, ale Ewidentnie. chwilę po, jak byłeś już wymasowany dźwiękiem, to odczułeś to zatrzymanie, tą ciszę, i to było dla ciebie coś Tak. takiego niezwykłego, prawda? Bo zwracałeś na to uwagę. O kurczę, nie? Jak dziwacznie się czuję, nie? No zostałem tak jak pisałem w relacji z tego koncertu, zostałem zatrzymany.
Chyba nie ma lepszego słowa na to, co ja wtedy czułem. Zostałem zatrzymany. No właśnie, a szczególnie u ciebie jest to specyficzne, ponieważ ty cały czas jesteś w trybie pracy. I my wiemy z doświadczenia Tryby tutaj, działania, może czegokolwiek, że ty nawet robienia. jak wchodzisz do nas na live, to ty albo pracujesz jednocześnie, kogoś tam obsługujesz, a tutaj oglądasz nas. No ogólnie różne rzeczy tam robisz. Często nas słuchasz, na przykład jadąc samochodem i tak dalej. No i ogólnie można powiedzieć, jesteś zabiegany. No i teraz. Właśnie nie wiem, jak ja wytrzymam całą tą rozmowę, co No właśnie, będzie już cię potrzebna świeżo. jakaś pomoc psychologiczna, bo Okej, patrzę spokojnie. w lewo, patrzę w prawo, ale nie Potniemy. jestem teraz w pracy. Potniemy to na odcinki, nie, nic się nie przejmuj. Zawsze jest jakieś rozwiązanie, ale spokojnie. No, to jest pierwsza rozmowa. Wiadomo, że jest taki jakiś stres przed kamerą i tak dalej. Różnie to może być, ale ostatecznie za chwilę się rozmiękczy sytuacja i będzie dobrze. Ale właśnie ja chciałem zapytać, bo to było dla mnie dziwne, twoje spostrzeżenie, bo po ceremonii powiedziałeś, że bębny, kurde, fajnie, super, tam cię wyciszyły i byłeś zaskoczony bębnami, a później, jak żeśmy grali na bębnach przy ognisku, to stwierdziłeś, bębny to nie moja bajka, ja wolę jednak te misy. To jak to jest Tak, w końcu, ewidentnie nie? jakoś podczas tej ceremonii te bębny były potrzebne w pewnym momencie, chyba wszystkim uczestnikom, bo bębny sprowadziły wewnętrzny taki spokój, a raczej ukojenie. Ukojenie to jest przynajmniej w moim przypadku właściwe słowo, bo jednak te gongi, one są takie drgające, takie No, coś rozbudzające tam, trochę, takie Poruszają wprowadzają taką. pewien niepokój, Tak, no. można powiedzieć. A tutaj jeszcze to było połączone z tym zaśpiewem takim indiańskim. Można Tak. się było poczuć jak na ognisku. Ktoś tam chodzi, coś się dzieje, ogólnie bezpiecznie. Bizony daleko, no. Aha, no okej. Ale na ognisku, kiedy już te bębny były grane na żywo przez uczestników, no być może dlatego, że ja byłem taki pełen niepokoju. I jakiś wytrącony. Może ja byłem po prostu przerażony w środku, nie oczekiwałem niczego. Po analizie później doszedłem do wniosku, że byłem przerażony, że moje w zasadzie chyba jakieś ciało energetyczne było przerażone. Tak, Tak zgadza mną się. telepało, a ja to próbowałem jakoś wziąć w ryzy. No, zgadza A to się. nic. Reakcje są różne i generalnie traciłeś energię, żeby próbować to opanować, i tak naprawdę była to taka walka, no można powiedzieć, zapętlona. I całe szczęście, bo akurat ty doszedłeś do pewnych wniosków po czasie, bo właśnie, dlaczego doszedłeś do tych wniosków? Bo normalnie ktoś. Po prostu, jeżeli tam powiedzmy mu się coś powiedzmy nie spodobało, czy tam nie spełnił go jego oczekiwań, to on to po prostu zapomina o całej sprawie i robi już coś innego, idzie gdzieś indziej i tak dalej. A ty jednak miałeś te refleksje, Ja nie miałeś ten mogę robić wgląd. coś, ja nie mogę robić czegoś innego już. To już Dlaczego? za długo to już trwa i po prostu nie mogę. To umrę później, jak normalnie ja nie będę nieszczęśliwy, jeżeli będę robił co innego. To Czyli, nic innego nie ma sensu. Nic Tak innego. To naprawdę, teraz nic innego. dla widzów, którzy nie wiedzą, o co chodzi w tym, o co tu chodzi. Bo teraz jest mowa o tak. Czarownictwo, jest tutaj ta ścieżka serca, ścieżka, wiesz, wojownika. Co masz konkretnie teraz, Toltek, na myśli, że ty nie możesz już bez tego żyć? Okiełznanie ego, przerwanie dialogu wewnętrznego i na pewno mam chęci chrapkę na jakieś większe osiągnięcia, jeśli chodzi o wychodzenie z ciała, co mi się swoją drogą udało pierwszy raz w życiu, jakieś 2 miesiące po tej ceremonii, całkiem niedawno, że Brawo. ja tu jeszcze mam świeże takie reakcje, No. świeżaczka, ale udało się, jest osiągnięcie. No to bardzo Ciach. dobrze. Gratulacje i życzę ci, aby jeszcze więcej takich doświadczeń cię nakręciło i żebyś miał te doświadczenia, bo to właściwie można powiedzieć jest ta nagroda dla tych wszystkich tutaj wysiłków, które się podejmuje, potem jak faktycznie doświadczasz tych, no nazwijmy to mistycznych doświadczeń, no bo to są rzeczy, które się normalnie nie dzieją tak, o nie, no wychodzenie z ciała nie należy do Na takich pewno jest to powszednich jakiegoś rodzaju doświadczeń. duchowość. Dokładnie, i to bezpośrednia, i to taka, że no, nie zaprzeczysz temu, że to się dzieje naprawdę, tak? I właśnie o to chodzi, dlatego cały czas powtarzam, że najważniejsze jest
wyjść bezpośrednio z ciała, doświadczyć tego, ponieważ to daje ci tę pewność, że to, o czym jest cały czas mowa, to jest prawdziwe. To nie jest jakaś właśnie ściema, nie? Że tam ktoś se coś tam gada, bo tak jest, No nie? nie jest. No i tak jak Dokładnie. się idzie jeszcze za tymi wskazówkami z twojej książki i to się tam dzieje po kolei. Dokładnie. Dzieją się te sposób na wyjście, ta cała procedura, później sposób na dostrojenie się, czy na zobaczenie czegokolwiek, czy na wyostrzenie. To u mnie zadziałało przynajmniej tamtym razem. No, czyli Niestety, jakby to można zakończyło. powiedzieć, że nie możesz żyć bez tych praktyk czarowniczych, no bo okiełznanie ego, właśnie wewnętrzna cisza, OB, to jest wszystko właśnie no, częścią praktyk czarowników. No ciężko by było tak porzucić to wszystko i zajmować się w sumie jakimiś Pierdołami. pierdołami. Dla niektórych to są Pierdołami. pierdoły, tak? Ale wiemy o tym, że jest to, no, rozwój duchowy, rozwój osobisty. I to nie jest tylko taki rozwój, że my się rozwijamy, tam gdzieś sobie będziemy latać i tak dalej, bo te wszystkie cechy, nad którymi pracujemy, czy na przykład rekapitulacja, i to wszystko ma wpływ tu na życie fizyczne, dosłownie, na relacje z ludźmi i tak dalej, nie? Więc to Tak. są praktyki, które przynoszą efekty. I teraz chciałbym zapytać ciebie o ten efekt, który opowiadałeś, że miałeś, gdy zacząłeś robić te rekapitulacje. Bo Rekapitulacja. zrobiłeś Po 3 dniach rekapitulację. miałem świadomy Właśnie. sen, taki całkiem. Po 3 czy 4 dniach, kiedy tak codziennie robiłem tę rekapitulację, po godzince wieczorem, no miałem taki świadomy sen, naprawdę odzyskanie, takie spontaniczne. Tej świadomości i co ja tam wtedy robiłem? Nie pamiętam dokładnie, ale no był to taki naprawdę świadomy, jasny sen. Takim ostrym widzeniem, ostrym, wyraźnym odczuwaniem. No i właściwie to można powiedzieć, no dobrze, miałeś jakieś tam sny, były wyraźne, ale co to tam było, minęło, nie? I No teraz, i jeżeli no. komuś się zdarzył ten świadomy sen i odzyskał tą świadomość we śnie i odzyskał świadomość we śnie, zorientował się, że śpi i jeszcze wykonał coś, co sobie wcześniej zaplanował, to te odczucia są jednak całkiem inne wtedy. Tu Dokładnie, jest chyba ta dokładnie. różnica, że jeżeli jest to zaplanowane zadanie, nie, że sobie tylko poskakał, polatał i zaraz o tym zapomniał, bo i takie, bo to nie było pierwszy świadomy sen w moim przypadku. Ale to, że wykonałem coś, co było zaplanowane, to jest taka. No to zmienia trochę to całe doświadczenie. No, zmienia, a Jakiś szczególnie inny jest też tego wydźwięk. tak, a zwłaszcza jeśli chodzi o te doświadczenia, no to ich jakość niekiedy jest ta przewyższająca jakość życia fizycznego, co jest no niestety, ale dla niektórych niebezpieczne, ponieważ no wtedy mogą mieć taką pokusę, że to życie fizyczne pójdzie w zaniedbanie na poczet tego, żeby tylko doświadczać tamtego, bo to jest no takie kurczę super i wszystko kolorowe i takie piękne, takie, nie? No i dlatego Mi te. to raczej nie grozi, bo ja tu jestem mocno w tej rzeczywistości osadzony. Chciałbym być też w tamtej. No to właśnie Chciałbym. i co jest najciekawsze, można to wszystko zrobić, ale generalnie trzeba ćwiczyć, trzeba praktykować i musi to być właściwie Cierpliwość częścią twojego i życia. To nie jest wytrwałość. coś, co sobie możemy tam odstawić na blok, tylko to po prostu jest nasze życie, którym cały czas no, sterujemy według Czy tu, własnych czy tam, to jest intencji. nasze życie cały czas. Życie Dokładnie. nie przerywa się, że żyjemy sobie tu trochę mamy przerwę na stand-by, wyłączamy na chwilę ekran i włączamy się i znowu sobie żyjemy. No, żyjemy cały czas. Czy tu, czy tam. Czy wyszliśmy z ciała, Dokładnie. czy nie wyszliśmy, czy sen jest świadomy, czy nieświadomy. Jednak czujemy się trochę żywi. Dokładnie tak jest, jak mówisz. No, świetnie. Ale właśnie, dlaczego akurat Toltek, ty masz te właśnie, no właśnie te wglądy? Dlaczego ty, czemu ty tak naprawdę chcesz to robić? Mnie to ciekawi, tak ogólnie z perspektywy twojego, no nie wiem, ego nawet. Co tak naprawdę jest tym głównym celem? Jest coś takiego? Mam swój ukryty taki jeden cel prywatny, może Aha. jeszcze pewnie dzisiaj zdradzę, Pamiętaj, to są ale rozmowy no, niekontrolowane, może się wymknąć. niekontrolowane przez Roberta Noble ani przez gości. Chociaż Tak. zawsze możesz wyłączyć. Kiedy miałem 4 lata, może 4,5 roku,
To były jeszcze lata 70. i dzieci latały luzem, że tak powiem. O, świetne czasy. I był taki kiedyś dzień, że postanowiłem, że pojadę do lasu, bo kiedyś byłem w tym lesie. Autobusem tam jechałem. Do innego miasta jechało się z 40 minut. I poszedłem na przystanek. Znalazłem skasowany bilet i wsiadłem do tego. I chciałem wsiąść do autobusu. Akurat tak się zdarzyło, że dokładnie tymi drzwiami, w które ja chciałem wsiąść, wysiadała moja mama, która wracała z pracy, złapała mnie za fraki i zapytała się, gdzie jedziesz? Do lasu. Także ja zawsze chciałem chyba gdzieś być, odbywać dalekie podróże, a dalszych już chyba nie ma. No, generalnie chyba nie ma, ale właśnie to jest ciekawe, że akurat teraz wspomniałeś o tym lesie, ponieważ wyobraź sobie, pomimo iż jest to rozmowa niekontrolowana, ja sobie wypisałem jedno pytanie, znaczy nie jedno, kilka, ale to jedno akurat przykuło moją uwagę i wyobraź sobie to pytanie brzmi, ja ci je przeczytam. Mówiłeś, że las działa na ciebie uspokajająco, kojarzy ci się z Nagualem. I jak to teraz widzisz? Ponieważ w relacji, w e-booku właśnie o tym wspominałeś, że ten las to jest właśnie jak taki nagual. Padły tam takie słowa. Bo No. ja to napisałem? No chyba tak. Ja? Tak mi się wydaje. No może. Jest taka opcja, wierzę ci na słowo. Tak mi się wydaje, bo może pomyliłem, ale generalnie przynajmniej albo to byłeś ty, albo ewentualnie Nie, to Nautilus. wypasowało. Ale generalnie wydaje mi się, że ty. Natomiast bez względu na to, ten las. To było chyba rozmowa moja z Nautilusem, kiedy jechaliśmy. Tam Być może. rozmawialiśmy o lesie. Tak, no ale w Ja każdym się dobrze razie czuję w lesie, no. ja ogólnie zorientowałem się, czytając te relacje, że ty ten las w ogóle też traktujesz tak właśnie, no, jako taki azyl. I generalnie nawet po spotkaniu napisałeś, że pojechałeś przecież sam, żeby sobie tam porobić właśnie magiczne kroki i tak dalej w tym lesie, żeby jakby no Żeby lepiej się ochłonąć, poczuć. Tak. No. odtelepać się. Czyli byłeś całkiem rozwibrowany i chciałeś się uziemić w tym lesie, tak? A nie wiem, co ja chciałem. W sumie to chyba jakoś tak naturalnie wyszło, że potrzebowałem się tam przejść. Poukładać myśli, no nie wiedziałem, co sądzić. Chyba dojrzewała we mnie już wściekłość powoli. Tylko jeszcze o tym nie wiedziałem. Wiem, może nawet ją tam podbiłem w tym lesie. No ale powiedz dokładnie, ta wściekłość, zauważyłeś, że byłeś wściekły, rozczarowany. Tak naprawdę, powiedz nam o tym, może co chciałbyś, żeby się wydarzyło w tym twoim mniemaniu, zanim się pojawiłeś na spotkaniu? Jakie było to oczekiwanie? Co się miało zadziać? Moje mniemanie było takie, że jestem taki fantastyczny, że nie mam żadnych oczekiwań. Jadę po prostu, co ma być, to będzie. Tak. Popłynę na fali przeznaczenia po sam kraniec wszechświata. No. A rozbiłem się o rzeczkę. No. No tak, pantofelkiem, jak wiemy, Ktoś sobie. wpadłeś w błotko. No. Tak, a rozbiłem się o rzeczkę. I to było takie trochę po łapkach, tak delikatnie. Tak delikatnie po łapkach. Takie mam. Ale co, jakie było pytanie? Czemu się wściekłem? Znaczy, generalnie Aha. chodziło o to, co miałeś na myśli, właśnie Oczekiwania. jakie te oczekiwania, co byś. Już pamiętam. Czym byś był usatysfakcjonowany? O, może tak. Jak już tak No, myślałeś, nie? może jakąś taką fantastyczną wizją, jakbym co najmniej. Myślałeś, że cię Nie klepnę wiem. w plecy i przejdziemy w śnienie, jak wiesz, no, coś Chyba takiego, tego nie? chciałem, no. Tak, bo to Takiego jest. żywego, mocnego dowodu, o, bo całe życie sobie wierzę w to, co sobie wierzę, robię to, co sobie robię, ale nie mogę w żaden sposób jakby, nie, do niedawna nie mogłem, do niedawna nie mogłem sobie jeszcze w żaden sposób tego potwierdzić. To wszystko było tylko takie patykiem na wodzie A, pisane. rozumiem. A powiedz mi tak ogólnie teraz, dopuszczasz taką możliwość, że to, co się wydarzyło, zadziało się w śnieniu? To spotkanie? Tak. Nie, nie myślałem w ogóle o tym. Ach, no, przykro mi Nie myślałem bardzo. o tym, chociaż. No, dobrze, dobrze. Że w ogóle nie było tego spotkania, tylko Nie, znaczy nie no, było go spotkanie było, no. fizycznie. Spotkanie było, natomiast powiedziałem tu o tym, że pewnie spodziewałeś się tego, że wiesz, zostaniesz klepnięty i wzięty w śnienie. Jest A być może zdarzyło się tak, taka że wskazówka, zostałeś wzięty w bo na. śnienie.
dopuściłem tą możliwość chyba w relacji, teraz mi się przypomniało. Później ją wyparłem, ale dopuściłem, że być może jednak coś tam się zadziało, czego nie pamiętam. A być może wszystko pamiętam, tylko nie pamiętam, że zacząłem śnić na jawie. No dobrze, a Choć teraz. Nautilus miał taki przebłysk A z tymi powiedz mi, motorkami tam. no właśnie powiedz mi teraz taką rzecz, no bo generalnie tu się dużo dzieje. A jakie były twoje reakcje, jak ty czytałeś relacje innych, na przykład Nautiluza czy innych uczestników? Co czułeś wtedy, nie? Że kurczę, oni widzą coś innego, gdzie oni byli, to było to spotkanie. Jakie były twoje reakcje, jak ty to czytałeś? Bo z tego co wiem, tobie się podobało. Ten e-book ci się podoba i nawet stwierdziłeś, że sobie go wydrukujesz, przeczytasz jeszcze raz, przeanalizujesz. Tak. No, więc jak to jest? Zaciekawiło mnie to bardzo. No. Zaciekawiło mnie to, bo dostałem jakby wgląd z czterech innych od czterech? Od trzech innych uczestników. Razem było was pięciu, czyli Było czytając innych, to jeszcze czterech, tak. Nautilus, Silvermote i I ten, tak. Miłek, tak. I Miłek właśnie. No i to tak jakby otworzyło oczy, odbucowało mnie tam trochę. Wczułem się w to i mi się te relacje podobały, bo mogłem jakby przeżyć to spotkanie jeszcze raz jedno. No dobrze, podobały ci się te relacje, Całkiem niezłe. a nie miałeś takich myśli, kurde, co oni piszą, przecież jakieś głupoty, jakieś, nie wiem, nadinterpretacje są, co to jest, nie? No przecież było tak źle, a tu ktoś pisze, że taki podjarany był, kurczę, jakiś tam widział Naguala jakiegoś tam Mieczysława czy coś, wiesz, no różnie, nie? Jakie reakcje? Ja wiem, czemu było mi źle, bo wiem, w jakim nastroju przyjechałem i w jakiej sytuacji życiowej wtedy byłem i co mnie i czym zaduszony przyjechałem. Ja przyjechałem po takim dość ciężkich, to było takie, ten mój przyjazd wiązał się z, było koniec takiego 3-miesięcznego, dość ciężkiego dla mnie okresu, który zaczął się gdzieś tam z wysokiego C. A zszedł w ponury szloch. I ja dojechałem na samym końcu tego ponurego szlochu. Sytuacja właśnie w tym momencie, kiedy ja przyjechałem, ona się odwróciła. To w ogóle to jest taki oznak. Taka tr Nie trochę wziąłem tego magia. pod uwagę wcześniej. No Taka dobrze, trochę. a czy uważasz, że to spotkanie właśnie zmieniło coś w twoim życiu na lepsze? Tak. Tam w tym e-booku dostałem mój prezent z tego. Była kasacja konkretnego programu, który był programem absorbującym dużo mojej jednak uwagi i odczułem realne zmiany w życiu swoim. No to rewelacja, to Szczególnie gratulacje. prywatnym. Szczególnie prywatnym. No to świetnie, no to nic, tylko gratulować i tak trzymać dalej. I teraz tak, ja tak mam takie wrażenie, że ty jesteś taki bardziej nakręcony na to wszystko. Tak w sensie dostałeś takiej dodatkowej energii teraz, szczególnie, że właśnie miałeś udane wyjście z ciała. No i tak nagle, kurczę, jest inaczej, już taki jesteś trochę inny. Czy tylko to jest moje Dostałem wrażenie? ten swój. Ja oczekiwałem twardego dowodu i wielkich fajerwerków, a dostałem metodę drobnych kroczków. Takich tip-topków, ale jednak działających i, że tak powiem, w odpowiednie drzwi kierujące. Czyli tip-topkami też można gdzieś dojść. Tak. Choć nie będzie to taki efektowny trójskok jak na olimpiadzie, ale w sumie chyba chodzi o to, żeby przejść przez te drzwi. No na pewno chodzi o to, żeby ta podróż była ciekawa i na pewno jest. No ale właśnie ja się cieszę, że ogólnie ty jakby potwierdzasz to wszystko, że ten wysiłek, wiesz, ten wgląd wewnętrzny, no te wszystkie praktyki, że to jednak no, naprawdę ma sens i życie się zmienia pod wpływem tego wszystkiego, co robimy. No i właśnie też, No tropienie tego poczucia własnej ważności tak. zmienia życie. No to trzeba uważać, bo później to już się nie chce przerywać. Dokładnie. Później jest się już na fali tego. No tak. No to dobra, No to jest to ja. działanie realnie zmieniające jakość życia, nie? I to też, jeżeli chcemy zmiany tej jakości życia, no to ciężko tu. Nie chce się tego odpuszczać, no bo po co? Nie ma powodu.
No tak, no rewelacja. A teraz jeszcze chciałem Cię o coś zapytać i zaraz zobaczę, czy mam jakieś pytanie, które Cię zagnie właśnie. O, to To mnie już nie jedno. zapytałem. A w ogóle to ten, chciałem takie podchwytliwe pytanie Ci zadać, ale nie wiem, czy powinienem. Matematycznie. Kto jest bardziej nieskazitelnym czarownikiem, ja czy Chris? Zależy kiedy. O, czyli zależy kiedy, tak, we wtorki ja, w środy Chris, tak? Albo dni parzysta, No albo różnie, nie. różnie. Zależy, kiedy jest potrzebny plan, a kiedy żywioł. No, a uważasz, że się uzupełniamy, czy że jednak Tak. tak? Tak. Zauważasz to. No właśnie, nawet na przykładzie tego właśnie, tej planowości, która niewątpliwie pomaga w niektórych sprawach, ale czasami też trzeba iść na żywioł. No I bo wiesz, wtedy... niektórzy się denerwują, że na kanale Robert Noble jest kobieta, która tam dużo mówi i przeszkadza Robertowi, bo on miałby o obę gadać, a ona tam się wcina. Wiesz, różne są No, Chris na reakcje, początku nie? wywołała moje takie uczucia, że dokładnie takie same. No widzisz, czyli No, jednak. dopiero po czasie zacząłem zauważać te niuanse. Tak. No, bo ona wchodzi bezpośrednio w słowo, Ale jeżeli podobno uważa, ja że też coś to tam. robię. No to tak jest. A tak sobie zależy kiedy. Czasami nawet widać pewną irytację. No, warto pokazać to, co ma być pokazane po coś, tak? Jak wiesz, my nie robimy niczego przypadkiem. Te wnioski też tam Podobno, gdzieś tam były. podobno. Podobno warto wziąć tę ewentualność pod uwagę. No i tak to wygląda. No dobra, a teraz jeszcze mi powiedz, jak to się w ogóle stało, że twój short, gdzie zrobiłeś nadruk na czapeczce, jest tak popularny, że wiesz, no zbija wszystkie inne, ja tam mogę gadać, shorty robić, a ty tam sobie po prostu ciachnąłeś, bicka pokazałeś i ma 3,5 chyba w tym momencie, albo i więcej, czyli 0,5 tysiąca wyświetleń. Tego nie wiem, ale natchnęło mnie to, żeby zacząć kręcić sobie shorty właśnie w związku z tym, co robię, że produkuję te czapki, bo od roku nie mogę do tego zabrać. Jak mam Facebooka firmowego, którego tam powiedzmy z 2-3 lata prowadziłem, zrzucałem relacje, bo ja już jeździłem jeszcze po całej Polsce, naprawdę w różnych miejscach byłem. Zawsze tam była jakaś relacja, czy tam jakieś zdjęcie kogoś. Przyszedł taki czas, że po prostu ostatni post zamieściłem rok temu i no i mam powrócić do tego No właśnie, pewnego dnia. tak nawiązałem do tego, czym się właściwie zajmujesz. Powiedziałem o tym, że zrobiłeś nadruk na czapeczce. Każdy, kto jest na kanale i śledzi go uważnie, na pewno wie, że jesteś mistrzem od nadruków i nie tylko na czapeczkach, ale również na koszulkach takich jak ja teraz, co mam. Też pochwalę, że to twoja robota, ten Budda, no chyba trochę jest widoczny. Tak czy inaczej, są to Trochę był. koszulki, Nieźle się mieni, nie? nieźle się mieni, są to koszulki naprawdę świetne i widać, że masz wprawę w ich tam, no, prasowaniu i robieniu. Jedną ręką to wszystko tam ogarniasz. No tak czy inaczej, no, słyniesz z tego, bo nawet w fanfikach było o tym opowiedziane, że zaprzyjaźniony Tak, Toltek, ktoś tam wspomniał. tak, Kynek dokładnie wspominał. Lokowanie produktu. Lokowanie produktu musi Poziom być. mistrzowski. No tak, ale jeszcze wracając do Nie tego no, wszystkiego, jednak bo dziękujemy, dziękujemy. tak, są te nadruki bardzo różne. Ty masz te, oprócz tego, że są te nadruki mocy, które są dostępne w naszym sklepie szamański.bmw.pl, Szamański są bębę. też inne. I właśnie jeden z takich nadruków, który często można spotkać u ciebie, to jest napis Kierownik zamieszania. I ja na początku nie Naturalnie się z nim traktowałem tego tak identyfikuję. serio, powiem ci, nie traktowałem tego aż tak serio, dopóki się faktycznie nie działy rzeczy, gdzie Toltek się pojawiał i zamieszanie się samo tworzyło. No, jakiś dziwny zbieg okoliczności, no ale to coś przestało działać, to coś się zawiesiło, tu nagle coś tamten. No przecież nasza rozmowa teraz, no to też się nie obyła bez niespodzianek, no bo 0,5 godziny ustawialiśmy twój mikrofon. No i. Zastrajanie, tak. No jest tak czy nie? Więc jak to? Noszę też czasami koszulkę z napisem Jestem panem chaosu, także. No i właśnie, a jeżeli chodzi o chaos, to ty ten chaos opisałeś na ceremonii dźwięku, że miałeś zarówno chaos, jak i spokój. I to jest ciekawe, to jest bardzo ciekawe,
Ja jestem ciekaw, jak ty to Ja tam chyba widzisz. nawet nie drgnąłem, nie? Położyłem się i nie drgnąłem. Nie No, pamiętam, żebym się ruszał. fizycznie raczej się nie ruszałeś, natomiast wewnętrznie przeżywałeś bardzo wiele. I teraz właśnie chodzi mi o Tak. to, że przeżywałeś zarówno ten chaos, tyle dźwięków, że nie wiadomo co, który fajny, który nie, i to wszystko cię tam bombardowało, a z drugiej strony doznawałeś spokoju. No, sobie leżałeś i było fajnie. To jak to jest z kierownikiem zamieszania, który jest w chaosie i w spokoju jednocześnie? Da się żyć tak? No, taką jakoś mam chyba dwoistą naturę. Ja ten chaos lubię też porządkować, żeby nie było. Aha, czyli lubisz mieć co robić, no tak. No ale ogólnie, No. no to dobrze się z tym czułeś, że była ta, wiesz, ta różnorodność i wiesz, no, odnalazłeś się w tym jakoś. Na ceremonii? Tak. Mówimy? Tak, na ceremonii to było dla mnie ciekawe doświadczenie. Naprawdę ciekawe. A wcześniej w I te ogóle coś drgania. z dźwiękami miałeś styczność? Jakieś takie właśnie, no, misy czy inne instrumenty, jakieś koncerty, miałeś coś Tylko takiego? na słuchawkach albo z głośnika. To Okej. nie ma tego uderzenia, tego drgania takiego fizycznego, przeszywającego ciała. Tego nie ma. Zdecydowanie jest różnica. Dziwna sprawa, bo jak teraz rozmawiamy o tym, to przypomina mi się, że miałem jakieś wizje, chociaż wcześniej byłem przekonany, że ich nie miałem. To tak czasami jest. Zauważ w ciągu dnia, czasem przypomni ci się sen, chociaż rano się przebudziłeś i byś powiedział: nic mi się nie śniło, nic nie pamiętam. Podobnie może być tu. Odblokowuje się czasami nam pamięć pewnych doświadczeń, no i liczymy na to, że ze spotkania z czarownikami też się odblokuje to, co się tam, że tak powiem, zatarło i nie dotarło. Będzie drugi tom. A będzie drugi. Podobno miałem nie edytować, ale doszedł się z takim zamiarem. No, zobaczymy, czy się uda część druga naszych tutaj organizacji spotkania. No bo być może tak się właśnie stanie. Na ten moment właściwie ja będę prowadził różne rozmowy niekontrolowane, no i zobaczymy, czy w ogóle będą chętni. Ja w ogóle bardzo dziękuję, że ty się zdecydowałeś na to, że chciałeś pogadać, pokazać swoją twarz, opowiedzieć o swoich doświadczeniach, no bo to też trzeba mieć jakąś odwagę, trzeba się przełamać. Niekiedy po prostu się nie chce tego robić, a Jeszcze tutaj całkiem jednak niedawno bez problemu. na pewno bym się nie zdecydował, wydaje mi się, chyba. A Jednak dlaczego? Właśnie, z jakiego powodu? No. z tej kastanedowskiej szkoły ukrywania się, zacierania Dokładnie. przeszłości i nie fotografowałem. Ja się 10 lat nie fotografowałem. Tak. Ja to O, rozumiem, bo znam właśnie jest tak. anegdota, bo w międzyczasie tego nie fotografowania się hajtałem się. A, i Ciężko co? się było nie fotografować wtedy. Byłem nawet na sesji i było taki moment na tym weselu, że stałem z kimś tam i fotograf mi, ktoś nam robił zdjęcie, no fotograf Ale chyba. się I pamiętam, zdenerwowałeś. że miałem tą myśl, że ja się przecież nie powinienem fotografować w ogóle. To zdjęcie wyszło takie, że moja twarz była zatarta. Obła i zatarta, tylko moja twarz i równiutko, nie wiem jak to jest, miałem gdzieś to zdjęcie. No po prostu wyraziłeś taką silną intencję, że zadziałała. Że sam w nią uwierzyłem, że mogę. No tak, to był skumulowany ładunek energii, który żeś wysłał i proszę, jakie efekty. No tak czy inaczej, I nie. rzeczywiście te akurat ta praktyka, no można powiedzieć, że jest to rodzaj praktyki, tak? Właśnie to zacieranie śladów, nie fotografowanie się i tak dalej, ale ona prowadzi do pewnych niebezpieczeństw właśnie. Jak na przykład Do takich, obsesji że chyba. dokładnie, obsesji, ale też właśnie zdarzy się coś takiego, że ni stąd, ni zowąd ktoś ci zrobi zdjęcie i możesz zareagować nieco, no, nieco niefajnie, no bo możesz naprawdę wyzwolić w sobie jakieś tam agresje, ktoś po prostu na tym może ucierpieć, jeżeli ktoś naprawdę wiele lat próbuje cały czas zachować się w tym i nagle coś się pójdzie nie po jego myśli, no to rzeczywiście może się różnie zadziać, tak? Ja znałem osoby, mówię znałem, no ponieważ to była taka przelotna znajomość, która właśnie też się działa w tego typu właśnie praktykach. Moim zdaniem, oni całkowicie źle zinterpretowali nauki Carlosa. Ale przez to, zamiast właśnie wchodzić w taki rozwój, w otwarcie świadomości, to oni się zamknęli w pewnym skostniałym systemie, który de facto im nie służył. Nie służył zarówno im, jak i otoczeniu. No i właśnie tutaj my No mi cały chyba czas o tym też nie mówimy, służył, nie? bo
No Bo tam nie właśnie. było jakichś dużych postępów, było chciejstwo, było jakieś czytanie książek, ale w międzyczasie życie, które w ogóle zaprzeczało temu światopoglądowi, tej filozofii, czy temu sposobowi, no, tej ścieżce, o, może tak, Tak. które zaprzeczało z drugiej strony. No i nie ukrywam, że mieliście taki live tam na początku o wychodzeniu z systemu przekonań. I nie od razu, ale jednak zapaliło się takie światełko i nagle to takie prostsze było to wyjście z tego systemu. Tak, no bo właśnie Przestałem być takim zagorzałym trzeba to kaskadetowcem. zauważyć, nie? Trzeba zauważyć to wszystko i jak, a to może jednak nie. No bo rzeczywiście, no, my się zachowujemy w taki sposób, że powiedzmy, że coś tam do nas przylgnie i trzymamy się tego, nie? Nawet już później nie zwracamy na to tak szczególnie uwagi i to nam po prostu nie służy, to Zmiany nam bywają ściąga energię. przerażające. Tak Sama jest. myśl o zmianie może być przerażająca. No jak to? Zdecydowanie. A poza tym jeszcze trzeba się przyznać do błędu, poza tym jeszcze trzeba stwierdzić, że Tak jest. no 10 lat poszło do śmietnika, no przecież mistrzuniu, kto jak to, ale no może ci frajerzy naokoło, ale nie ty, no gdzie, przecież ty podjadałeś wszystkie rozumy i w ogóle słuchać mnie tu ludzie i patrzcie na moje efekty, których nie ma. Tak, ale właśnie bardzo słusznie, że żeśmy podjęli ten temat, bo on jest rzeczywiście, można powiedzieć, no bardzo powszechny i ludzie rzeczywiście wchodzą w to. Większość dokładnie tak to widzi, tak to postrzega, a nie ma tego wglądu w tą harmonię, o której cały czas jest mowa. I właśnie ta harmonia pozwala nam, no, na takie normalne życie, na to, żeby żyć tutaj normalnie, w zdrowych relacjach, ale przede wszystkim dobrze ze samym sobą. Czy uważasz, że I nie w nasze, psychiatryku. tak, nie w psychiatryku niektórzy też w psychiatryku trafiają, chociaż to są zazwyczaj osoby, które nadużywają roślin mocy. Też takich poznaliśmy, ale to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że nie można przegiąć ani w jedną, ani w drugą stronę. I to jest właśnie ten porządkowanie, co ty mówisz. To jest cały czas praca, bo to samo się nie zrobi. No nie, nie, to, no to jest taka wymagająca ścieżka dosyć. Wszystko na mojej głowie po prostu. Ale właśnie zauważ, Wszystko trzeba zrobić z samemu. jednej strony to przeraża, a z drugiej wcale nie. No przecież to, jak jesteś odpowiedzialny za to, że wszystko zależy od ciebie, no to właśnie super. Prawda? To jest Nie tylko ma kwestia wymówek, nie ma spojrzenia. winnych. Dokładnie. Nie ma winnych, a ludzie rzeczywiście tą odpowiedzialność zwalają na innych. No ale wiemy, jak jest. Jesteśmy wojownikami. No Ale dobra. to nie są nasi ludzie. To tamci. Fajnie, fajnie. Ja się cieszę, bo poruszyliśmy tutaj bardzo fajne wątki, żeśmy nawiązali do tych Twoich właśnie doświadczeń związanych z naszym spotkaniem, spotkaniem z czarownikami, z ceremonią dźwięku, no i też w ogóle ze ścieżką tutaj czarowników. Powiedziałeś tu bardzo ciekawe rzeczy, które myślę, że warto sobie przypomnieć i też wziąć do serca to, że rzeczywiście nie możemy skostnieć. Musimy udrażniać tą energię i jeszcze ja tak powiem, że ścieżka czarowników, którą my akurat reprezentujemy, to nie jest sztywno utarty jakiś tam schemat, tylko to jest też otwarcie się na wszystkie możliwości, z Zależy od których warunków. korzystamy. Tak, to jest dostosowywanie się do obecnej sytuacji, można powiedzieć taka aktualizacja. Więc oczywiście są pewne praktyki, które trzeba To mi się robić, właśnie bardzo ale podoba. spojrzenie jest Zawsze. szersze. Gdzieś tam w sobie w życiu też miałem to dostosowywanie się, że wychodziłem z założenia, że trzeba się dostosować, zrobić tak, żeby było dobrze. No. Dokładnie A nie tak. tak, żeby było niedobrze. Dokładnie tak. Tak właśnie mamy robić, tak, żeby było dobrze. No i dobra, super. Toltek, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Jeżeli będzie taka potrzeba, nagramy jeszcze kolejne odcinki. Ja będę się starał zapraszać innych uczestników spotkania i być może jeszcze innych z kanału. Zobaczymy, jak to pójdzie. Moment, moment, moment. Rozmowy Ja też się przygotowałem. niekontrolowane. A masz pytania Mam do mnie? pytanie. Wiedziałem. A ja specjalnie chciałem tak szybko kończyć, a ten mnie zagiął. No nie, no Mam wyłączam. jedno pytanie. O jedno. Kim jest czarownik i dlaczego robi to, co robi? Ojej, zadałeś pytanie to w komentarzu. Ja ci nie chciałem na niego odpisywać, a teraz mam ci odpowiadać. Oj, 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 oj.
A No powiem. wiemy, jaka będzie odpowiedź wymijająca, Odpowiedź. pobudzająca Tak. do własnych wniosków, Ale ogólnie, no, podsumowując i tak, i nie. kim jest czarownik? Tak. Kim jest czarownik? Czarownik jest normalnie żyjącym z krwi i kości człowiekiem, ale różnica jest taka, że jego świadomość jest inna. Jego świadomość potrafi przemieszczać się w różnych, nazwijmy to, wymiarach, częstotliwościach, innych fazach i być świadoma tego, że to robi. Dlatego czarownik też w sposób kontrolowany przeżywa różne doświadczenia, jak na przykład zabiera kogoś w śnienie na jawie, no i wiele innych ciekawych rzeczy, o których trzeba się dowiedzieć tylko poprzez własne doświadczenie. To jest taka A odpowiedź częściowo z moja. e-booka. Częściowo z e-booka, na który bardzo zapraszamy, a jeszcze pokażę, jego okładkę wygląda właśnie tak. Tak, mieliśmy przed chwilą na ekranie e-booka, jest dostępny wiadomo gdzie, w sklepie szamańskibęben.pl. A jeżeli chcecie koszulki mocy, również są tam dostępne. Toltec z pewnością takie szybko dla Was przygotuje. Po 3 dni. Do 3 dni lusterka. Dobra. Do 3 dni będą. Dobra. Super. Toltek, mamy to. Bardzo się cieszę na to spotkanie. Cieszę się, że się udało, że rozwiązaliśmy ten problem z mikrofonem i udało się to nagrać. No teraz tylko Wysiedziałem. wysiedziałeś, także no, już jakaś praktyka będzie. A co Tyle czasu w jednym miejscu. będzie później, jak cię weźmiemy w kolejne praktyki, w obroty, wiesz, bardziej zaawansowane? Ojoj, to się dopiero będzie działo. No ale ta przygoda nie ma końca. Tak czy inaczej jest super. Mam nadzieję, że czujesz się świetnie. No i co? Życzymy wszystkim samych przyjemności, pozytywnej praktyki, w sensie udanych wyjść z ciała, wewnętrznej ciszy, rekapitulacji, Harmonii. celibatu, harmonii, wszystkiego. No i do zobaczenia w następnych odcinkach Rozmów Do Niekontrolowanych. zobaczenia. Trzymajcie się i cześć. Hej.